Miłośnicy koktajli na pewno zgodzą się ze mną, że życie bez blendera byłoby znacznie trudniejsze. No bo jak inaczej uzyskać tak pyszny, kremowy, owocowo-mleczny napój? Dzisiaj obecność tego sprzętu w naszej kuchni jest dla wielu oczywista. Blender jest urządzeniem zarówno prostym w produkcji, jak i banalnym w obsłudze, przez co spotkamy go w podstawie wyposażenia domów na każdym kontynencie. Był taki czas, gdy znała go jedynie Ameryka, chociaż jak reszta wynalazków z tej serii został wymyślony przez Polaka. Konstruktorem blendera jest Stefan Popławski. To ciekawa postać, nawet na tle innych polskich wynalazców. Przede wszystkim dlatego, że jest to typowy samouk. Ale od początku. Popławski urodził się na wschodzie Polski, 15 sierpnia 1885 roku. I nie został tu na długo, bo jeszcze jako dziecko przeprowadził się razem z rodzicami do Stanów Zjednoczonych. A za wielką wodą pomagał ojcu w fabryce powozów konnych. Po zakończeniu I wojny światowej jako młody mężczyzna zdecydował się kontynuować rodzinny fach i założył swoją własną firmę. Szybko jednak zrezygnował z pierwszego biznesu, zmienił specjalizację i przerzucił się na branżę spożywczą. Na początku lat 20. XX wieku Popławski pracował już w Arnold Electric. Konstruował i produkował ogromne maszyny wyposażone w dozowniki. W tej samej firmie wyrabiał też szklane zbiorniki, które potem trafiały do mniej lub bardziej popularnych barów i restauracji. Patrząc na doświadczenie zawodowe Popławskiego, nie ma wątpliwości, że pomogło mu ono nie tyle w konstruowaniu, co nawet samym wymyśleniu swojego wynalazku. W 1922 roku mężczyzna opracowuje i ogłasza autorski patent. Patent na urządzenie, które dziś uznawane jest za pierwszą wersję znanego wszystkim blendera. Sprzęt skonstruowany przez Popławskiego do złudzenia przypominał popularne obecnie modele. Na dnie zbiornika zamontowana była część miksująca, którą można było uruchomić dzięki silnikowi umieszczonemu pod urządzeniem. Obydwa te elementy były ze sobą sprzężone. Względny sukces i zainteresowanie inwestorów projektem pierwszego blendera to było dalej za mało dla Popławskiego. Dlatego kilka lat później, w 1926 roku, opatentował kolejną wersję blendera. Tym razem z częścią miksującą u góry. Jakby tego było mało, wynalazca w tym samym czasie pracował nad urządzeniem o bardzo podobnym przeznaczeniu. Miało ono umożliwić ucieranie warzyw i owoców do całkowicie płynnej formy. Produkcja tego typu mikserów zaczęła się w 1932 roku. Były o wiele mniejsze, dlatego wykorzystywano je głównie w domach do użytku własnego. Po opracowaniu kilku niezawodnych jak na tamten czas patentów, Popławski otworzył swoją trzecią już firmę. Zajmowała się ona oczywiście produkowaniem urządzeń do szeroko rozumianego miksowania. W ten sposób wynalazca opatentował ponad 20 urządzeń dedykowanych gospodarstwom domowym. Jednocześnie nadal pracował nad ulepszeniem swojego pierwszego urządzenia, stwarzając coraz nowsze, bardziej rozbudowane wersje blendera. Po tak dużych sukcesach, jakie odnosiła firma Stefana Popławskiego, tym bardziej dziwi fakt, że mężczyzna bardzo szybko zdecydował się ją sprzedać. W 1946 roku biznes przejęło John Foster Manufacturing, zyskując przy tym prawo do wszystkich patentów Polaka i ulepszeń jego wynalazku. Firma zdecydowała się wydać ten sam blender naukowca pod zmienioną nazwą Osterizer. W pewnym momencie urządzenie odniosło tak ogromny sukces, że znajdowało się w prawie każdym domu w USA. Przeszukując internet z informacji na temat wynalezienia blendera, możemy łatwo natknąć się na nazwisko Freda Waringa. A kto to taki? Podobnie jak Popławski pochodził z Polski, z tym, że Waring od zawsze mieszkał w Stanach Zjednoczonych. I chociaż jego nazwisko również jest wymieniane jako twórcy blendera, wiemy już, że prawda jest nieco inna. W takim razie skąd w tej historii pojawia się nazwisko Freda Waringa? Otóż kilkanaście lat później, w 1936, po raz pierwszy zobaczył on urządzenie, którym jest blender, postanowił wykorzystać gotowy patent. Jego blendery pod nazwą Blender Waring miały służyć do robienia drinków. To w konsekwencji rozpoczęło walkę firm, które na przemian przekonywały klientów o nowych zastosowaniach urządzenia. Blenderowy wyścig zbrojeń. W ten sposób oferujące coraz więcej możliwości i kuszące coraz niższą cenę blendery trafiły do sklepów, a potem do naszych domów. Rozpoczynając tę komercyjną gonitwę, Fred Waring zapisał się na dobre w historii rozwoju tego urządzenia. Dzisiaj blendery można spotkać już nie tylko w Ameryce, ale na całym świecie. Rozmaite modele zalewają sklepowe półki supermarketów. Od dużych automatów i robotów kuchennych po niewielkie blendery ręczne, te bardziej zbliżone do pierwowzoru.
Wykorzystuje się je już nie tylko do koktajli owocowych, ale także napojów z dodatkiem warzyw czy alkoholu. Te same urządzenia przeznacza się do użytku masowego w barach czy restauracjach, jak i w zaciszu domowym. To dzięki Popławskiemu możemy dziś wypić ulubionego drinka w klimatycznym barze. Lub od tak, bez wychodzenia z domu, sięgnąć po szklankę świeżego koktajlu, kiedy tylko mamy na to ochotę. To tyle w temacie historii blendera. Was zapraszam na pozostałe odcinki z tej serii, w których przedstawiamy inne polskie wynalazki, a ja wracam do kuchni, do mojego pysznego smoothie.